pojawią się na moim kanale Nelanela Polska. Z tego, że wracamy już jutro, w poniedziałek 18 stycznia do szkoły, to trzeba się powoli pakować. Tak, słuchajcie, mimo pandemii, mimo wzrostu zachorowań, klasy 1-3 18 stycznia wracają do szkoły, Nela jest w klasie trzeciej, jutro wybieramy się znów do szkoły. Tak. Słuchajcie, co chcesz pokazać? Będziemy robić dzisiaj takie małe back to school, pokażę, co mniej więcej będę zabierała do szkoły. Zaczynamy! Zaczynamy! Więc pomyślałam, że możemy zacząć od tego, co mam w plecaku. Więc tak, tutaj mam małą kieszonkę i trzymam w niej klucze, bo już wracam sama do domu po szkole, więc po prostu są mi potrzebne. Tutaj mam moją legitymację szkolną. Z biletem miesięcznym. Tak, z biletem. Tutaj mam mokre, suche chusteczki, maseczkę. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, dzisiaj trzeba mieć w szkole maseczkę ze sobą. I kartę wejściową do szkoły. Tak, nasza szkoła ma zabezpieczenia, dlatego musimy mieć kartę wejściową. Tak, tutaj w tej kieszonce, na razie ona jest pusta, ale w niej trzymam sobie piórnik i linijki różne i tym podobne. Na przykład tu jest mój piórnik i zaraz będę Wam pokazywać, co jest w środku. W kolejnej kieszonce trzymam moją śniadaniówkę, w którą też będziemy zaraz pakować, bo jest na razie pusta. Tak, śniadaniówka jest bardzo ważna. Tak, i tutaj mamy dużą kieszonkę, w której na razie mam bardzo dużo książek, ale mamy w sali takie pudełka, w której chowamy sobie książki, więc nie będę nosiła tego wszystkiego w plecaku, a na razie tutaj są książki z angielskiego, normalne, zeszyty, zużyte i niezużyte. Tak, bo chyba w listopadzie, kiedy zaczęła się przerwa szkolna, stacjonarna, bo oczywiście nauka zdalna dalej trwała, wszystkie dzieci musiały zabrać swoje rzeczy, tak, dlatego teraz z pełnym plecakiem idziemy z powrotem do szkoły. Jeżeli będzie można zostawić, to zostawimy, jeżeli nie, to będziemy dźwigać codziennie w obydwie strony. Tak. Więc teraz możemy zająć się pakowaniem. Więc tak, pokażę Wam teraz, co mieści się w moim piórniku. Więc otwieramy. Jest to największa kieszonka i trzymam w niej zakreślacze, długopisy, ścieralne, nieścieralne, ołówki, nożyczki. I niedawno, jak widzieliście, otwierałam surprise z Flying Tiger i dostałam takie malutkie żelopisy, które noszę ze sobą w piórniku i będę na pewno ich używała, bo są superowe. A tutaj trzymam kredki i karteczki, którymi mogę na przykład sobie zakreślać pracę domową, żebym nie musiała mazać po książce, bo nie ma to sensu. I tak, więc dalej pokażę Wam, tutaj jest mój bidon, który jest super, bardzo mi się podoba i super się z niego korzysta. I tutaj trzeba przesunąć do góry i kliknąć tu. Oj. Czyli odblokować zabezpieczenie i się wtedy otwiera, dokładnie. Tak, dla mnie jest on super. Tutaj, kiedy jest chłodniej, biorę sobie herbatę do szkoły. I ogólnie ten termos jest też super, bo jest taki różowy, a ja kocham różowy kolor. Od razu Wam powiemy, że termos i śniadaniówka jest są z Pepką. Tak, tutaj też mam śniadaniówkę już z Pepką, jak mówiłam. Jest ona różowa, też mi się bardzo podoba. I no. Tak. Duża. 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 I tak, dalej mam buty do szkoły. Upadłem, przepraszam. Są one z Pumy, mają z tyłu złote kokardki. Najważniejsze, że mają białe podeszwy, słuchajcie, że są tak. Sportowymi butami i na korytarz dochodzenia, i na WF przy okazji. U nas jest wymóg, że muszą być białe podeszwy i myślę, że w większości szkół z uwagi na podłogę na salach gimnastycznych, więc Nela ma kapcio buty sportowe. Tak, i one są na gumkę, więc nie trzeba ich wiązać, nie są na rzepy i po prostu bardzo w ładny sposób wsuwa się, więc są to też super. Jak widzicie, są czerwone w jakieś złote paski. Tutaj mam mój strój na WF. Jest to taka koszulka, którą uwielbiam. Biała koszulka, u nas jest konieczna biała koszulka, czarne spodenki. Tak, i kiedy można i nie ma jej w praniu, to zabieram ją na WF. I są to moje czarne spodenki, które chyba tak w sumie kupowałyśmy przy Was, bo są z Kiabi. Dokładnie, słuchajcie, mała przerwa, Luna się dobija do drzwi, otworzymy tak, drzwi, puścimy Lunę. Tak, Luna weszła, próbuje się tutaj wgramolić do Neli. Delciu, kontynuujemy. Tak, i to jest mój worek na WF.
I to pewnie jeszcze nie jest wszystko, będę dopakowywać rzeczy, ale z tego, że to jest poniedziałek, a w planie lekcji pani nie wysłała nam ani jednego WF-u, więc myślę, że jutro będzie taki bardziej organizacyjny dzień, będzie nam mówiła, w jakie dni tygodnia mamy WF i przedmioty, jakie będziemy mieli, w jakie dni. Więc myślę, że jutro będzie taki bardziej organizacyjny dzień, jutro sobie więcej rzeczy dopakuję. No, i co? I w ogóle chciałabym się też pochwalić, bo wczoraj moja mamusia kupiła... A, słuchajcie, to jest w ogóle... To są takie ciepłe kapcie, słuchajcie. Tak, zajechałam na chwileczkę do Pepco, bo koleżanka mnie o coś poprosiła, żebym tam po drodze zobaczyła. Słuchajcie, kapcie w Pepco. Czerwone takie, chyba kapcie takiego skrzata elfa, dokładnie 3,60. Mówię, nie, no biorę. Biorę, jak nie Nela, to na pewno jakieś koleżanki, które wpadają, bardzo chętnie przyodzieją. Jednak Nela sobie szybko je przygarnęła i mamy fajne kapciuchy. Ale są one takie cieplutkie i mięciutkie. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli będziecie chcieli na przykład we wrześniu też jakieś back to school bądź podobne rzeczy, to piszcie w komentarzu i zostawcie lajka, subskrypcję i buziaczki do następnego razu. Pa, pa! Buziaczki, pa, pa!